6:07. Ja robię właśnie śniadanie. Zaraz wam pokażę co. To akurat nie jest moje śniadanie. To jest 250 g mielonego mięsa, wieprzowo-wołowe. To będzie moje śniadanie. To zacznę może od deseru. 150 g mascarpone, 15 g gorzkiej czekolady, odrobina kakao, odrobina kawy. Tutaj jeszcze jest olej kokosowy. To zaraz wszystko wymieszam. No do tego oczywiście nadanie główne śniadania. 4 jajka, 60 g kabanosów, może odrobina cebuli. No i tak o, zaraz pakuję się do Warszawy. Okej, jestem już spakowany. Jak widzicie, biorę tylko jedną walizkę. No i oczywiście plecak, tak? Na trening i tak dalej. No jadę tylko na 3 dni, także tutaj bez szaleństwa, jeżeli chodzi o ilość rzeczy. Mamy godzinę 6:30. Ja za pół godzinki mam pociąg, także no powoli się zbieram. Ale zimno. Jakieś minus 22 stopnie mamy. Ach, właśnie dotarłem na dworzec, ale masakra. Nie ma. Dobra, mam miejsce. Ale PKP dało do pieca aż. Trzeba ogrzewanie wyłączyć i otworzyć okno, jeżeli dam radę. Spoko. To nasze piękne Augustów. Chyba najbrzydszy dworzec PKP w Polsce. Tak to wygląda. Powiem wam, że jak na pierwszą klasę to warunki powiedzmy co najwyżej średnie, ale już jutro do Katowic jadę o wiele lepszym pociągiem. A teraz po prostu trzeba się przemęczyć te 250 km. Jest godzina 7:12, za 4, ponad 4 godziny, gdzieś koło 11:30 będę w Warszawie. 7:21, a my dalej, 22 w zasadzie, a my dalej nie ruszamy. Planowo pociąg miał ruszyć o 7:09. Nie wiem, co się dzieje. No i te nasze PKP. No, w końcu ruszyliśmy. Czyli co, na razie, w każdym razie musimy czekać. Tak. No, nie mamy innego wyjścia. To znaczy, no, można zrezygnować, można różne rzeczy zrobić. No. Ale po prostu nie potrafię powiedzieć, ile to będziemy stać, no. Dobra, rozumiem, dziękuję. Wiecie co? Pękła szyna i stoimy. Nie wiadomo, ile będziemy stali. Nic nie wiadomo. Teraz też wynikła całkiem śmieszna akcja, bo okazało się, że nie mam biletu. Półtorej godziny czekałem, a bilet kupiłem na za tydzień, bo za tydzień jadę do Łodzi i też przez Warszawę. No i zaraz wraca konduktor i zobaczymy, czy będzie mandacik, czy sprzeda mi bilet. Ale o, i znowu właśnie stanęliśmy. Także podróż życia zapowiada się.
Siema. Ziomuś. Jak tam? Dobrze jest, trochę zimno, ale jest luks. Kurwa, opóźnienie było. To Robert, największy bydlak w Warszawie. Powiemy, że o dziwo Warszawa jest pusta w tak piękną pogodę. Ale świątecznie. Którą mamy godzinę? Godzinę mamy 15 za 4 minutki. Mamy godzinę zaraz 15, a na 16 mam konsultację. Ale jedziemy poszukać jakiegoś sklepu, bo dzisiaj mamy święto i wszystko jest o dziwo w Warszawie nieczynne. Jakiś duży spożywczy by nam się przydał, nie? By się przydał dla takich chłopów. Ciekawe, co do Toruńskiej się wyczynia. No, myślę, że spoko w miarę przy święcie. No, tutaj dzisiaj to chyba wszędzie raczej całkiem spoko będzie. Ale pogoda to jest super, co? No, zajebista. Znaczy, zimno jest ogólnie, czekaj, gdzie masz termometr? Minus 12. Minus 12, ale zajebiste słońce, zaraz wam pokażę. Oczywiście pociąg ma opóźnienie, niby 5 minut, ale już minęło 15. A jest minus 18 w Warszawie. Masakra. Znowu wpadłem. Na mega, mega, mega mróz. Ale nic, czekamy dalej. Pociąg Express Intercity Polonia ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Wino. Warszawa Wschodnia. Dobra, jestem już w Katowicach. Właśnie chodzę po Galerii Katowickiej i szukam krakowskiego kredensu, bo jestem mega, mega głodny. No i za jakąś godzinkę lecę już na to szkolenie. Pozdrawiam. Dobra, ja mam znowu drugą kawkę. No i właśnie lecę, mam szukać taksówki i lecę do hotelu Silesian. Czy jakoś tak. Mam nadzieję, że się wyrobię i będę w miarę punktualnie na tym szkoleniu. Nie, ta wycieczka jest jakaś pechowa. Jest jedna taksówka i nie ma kierowcy. No ale dobra, poczekam chwilę. Posiłek, który zawiera i węglowodany. Insulinogenny będzie w ogóle. I pewne ilości lipidów zadziałamy za pośrednictwem tych dwóch mechanizmów. I ten efekt będzie bardzo silny i wyraźny. I możemy to odczuć na takim poziomie, że powiedzmy 30 do 60 minut po posiłku typu omlet z stałych jaj plus 60 gramów batków owsianych plus suszone owoce może zadziałać w taki sposób, że zjemy go, okej, do pracy, czy tam na zajęcia, czy gdziekolwiek. Wsiądziemy w auto albo w autobus, czy w tramwaj i prześpimy też przystanek. Bo się zmniejsza się spożycie białka tam gdzieś do około 30, między 25 a 30% najczęściej, nie przeliczając na wynik kilka masy ciała. Spożycie tłuszczu między 20 a 35%, reszta węglowodany. Przy czym od wyjściowego zapotrzebowania energetycznego, który tu wynosi 2900, po prostu odejmuje się kalorii niebiałkowych, białka się nie obcina. To jest zrozumiałe. Wiąże średnio 2,7 g wody. No i tutaj, jeżeli zmniejszymy ilość glikogenu o 200 g, to możemy mieć dużo więcej wody wewnątrz komórek. Myślimy, że przecież jeszcze ucieka wody do przestrzeni międzykomórkowych i to może być przyrodnie. Jesteśmy w stanie zmagazynować tylko jakoś? Tak, dokładnie. Dlatego, czyli mechanizmy naprawcze w obrębie komórek. Organizm zjada martwe komórki jakby, nie? Znaczy generalnie autofagia polega na tym, że jak mamy jakąś komórkę, ona ma tam swoje organele, jądra i tak dalej. To jeżeli jakaś część komórki nie działa prawidłowo, to w momencie, kiedy mamy niedobór energii, to się pojawia między posiłkami, w nocy i tak dalej, to organizm może wydzielić tą uszkodzoną część komórki fagoforem, taką specjalną błoną, wpuścić tam specjalne enzymy i rozłożyć ten na jakieś tam substraty energetyczne, wykorzystać to z dobry katabolizm. Może dotyczyć, głównie dotyczy komórek nerwowych, komórek sercowych. Zaburzenia autofagi mogą podłożyć rozwoju na przykład choroby Alzheimera. Dobra, w końcu jesteśmy po szkoleniu. Idziemy na zajebisty posiłek. A dokąd to zaraz zobaczycie. Dobra, to będzie nasza kolacja.
Grzesiu, dwa burgery, dwa razy frytki i woda. Oczywiście. Nie no, żartuję. W końcu szkoleni. To jest moje. Do tego co? Kawka, ale to nie będę dzisiaj pił, raczej jutro. McFlary. Tutaj dla córki, to też nie jest moje. Cola zero, żeby kalorii za dużo nie było. Bo na diecie. Ale i tak z 1000 zjemy, co Grzesiu? A jak? Cola zero, no bo na redukcji także. No nie, jesteśmy po szkoleniu i fit your macros, także zaraz zobaczymy. Ja zobaczę jutro, czy mi wybiło z ketozy. Także dam znać. Dobra, zabieramy się za to. Do wanny zimnej wody to wchodziłem 20 minut. I powiedziałem, że dla mnie kurwa, bo jajca to miał masakrę. Minus 17. Masakra. Ładujemy navigation. Za 500 metrów jedź dalej prosto. Dobra, dojeżdżamy w końcu do mojego hotelu. Mam nadzieję, że jest w miarę fajny. Tutaj chyba nie ma. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Jest godzina 24. Właśnie wróciłem z kina. Byłem na Assassin's Creed, ale powiem wam szczerze, że jak dla mnie średni. Zaraz kładę się spać. Dzisiejsze szkolenie, powiem wam szczerze, że zajebiste naprawdę. 10 na 10. Tadeusz Sowiński, mega, mega, mega spec. Co nie zapytasz, to wszystko potrafi racjonalnie wyjaśnić. To, czego nie wie, to po prostu mówi, no, że nie wie, nie? Albo po prostu coś tam podpowiada tak trochę dookoła, jak to ugryźć, jak macie jakiś problem. Także szczerze polecam. Dzisiaj było If It Fit, nie wiem, Your Macros. Czyli takie elastyczne podejście do diety. Myślę, że napiszę o tym artykuł. A jutro będzie o suplementacji. Także myślę, że na pewno jutro też Tadeusz zaskoczy z jakimiś nowymi suplami. Chociaż z tego co wiem, to on raczej nie jest zwolennikiem jakiejś bardzo rozbudowanej suplementacji, no ale na pewno coś będzie mówił o spalaczach, o tego typu rzeczach. Trochę ma być o probiotykoterapii. Także tak o, ja już po szkoleniu, po jutrzejszym szkoleniu lecę do Warszawy. Tam spędzam noc i stamtąd w poniedziałek rano. Prawdopodobnie jeszcze zrobię jakiś trening i znikam do Augustowa. W ogóle tego vloga pewnie podzielę na dwie części, bo wyszło bardzo, bardzo, bardzo dużo materiału. No, także na tyle. Także jutro znowu relacja ze szkolenia i z drogi do Warszawy. Trzymajcie się. I rzeczy dodać. Mianowicie dzisiaj zjadłem bardzo, bardzo dużą ilość śmieciowego jedzenia. Znaczy do połowy dnia nie było takie śmieciowe. Tam wpadła gorzka czekolada. Baton z Lagel Cakesów, czyli wszystko białkowo, bardziej tłuszczowe, trochę tam wyglądano z 20 gramów. Rano jeszcze wleciał boczek, no to widzieliście, i kabanosy. No ale później poszliśmy z Grześkiem do McDonalda i tam było już grubo, grubo, bo zjadłem i frytki, i no w sumie dwie paczki, dwa opakowania frytek. Big Maca, McFlary i chyba coś tam jeszcze. A później dosłownie po 2-3 godzinach znowu dwa McFlary zjadłem, Whoppera jakiegoś jak on się nazywa, Jezu, w Burger Kingu i jeszcze jakiegoś Whoppera Juniora. Także dokładnie policzę, ile to kalorii było, ale myślę, że dosyć sporo. I powiem wam, że zmuliło mnie dwa razy w kinie na filmie, ale tak delikatnie. Przy mojej hiperinsulinemii, o dziwo, teraz jestem normalnie, czuję się rewelacyjnie. Także na tym.